Cześć, z tej strony Konrad i Extreme Hardware. Planowałem wrzucić Wam godzinny gameplay na dwóch RTX-ach 2080 Ti. Oczywiście mowa o Red Dead Redemption 2. Z tym, że wcześniejsze gameplaye, których ponagrywałem od groma, materiału zebrałem na ponad 3-4 godziny. Byłoby w czym wybierać. Natomiast wcześniej używałem nieoficjalnego profilu MultiGPU, gdyż we wcześniejszej wersji sterowników natywnie w tej grze MultiGPU nie działało. Wraz z pojawieniem się sterowników w wersji 441.20 możemy korzystać z MultiGPU na API Vulkan w tej grze z Partyzanta, także jest naprawdę nieźle. No i przyznam szczerze, że te sterowniki poprawiły nieco działanie gry. Oczywiście Nvidia ze swojej strony różnego rodzaju poprawki wprowadzać będzie, ale zdecydowana większość roboty spoczywa na barkach Rockstara, który jakby nie patrzeć totalnie spartolił premierę tej naprawdę bardzo udanej gry, która no, mi sprawia niesamowicie wiele przyjemności. Jednak niestety ma tutaj również dużo problemów, o których możecie poczytać w sieci. Kilku moich znajomych nie może w ogóle gry odpalić. Jeden znajomy ma w ogóle problemy, że gra wygląda u niego tragicznie, mimo tego, że ma ustawienia ultra wklepane, gra na RTX 2080 Ti, a gra w absurdalny sposób ustawia mu cały czas na hama wszystkie ustawienia na low, no i wygląda po prostu badziewnie. No, jakiś absurdalny bug, także mam nadzieję, że uda się problem rozwiązać. Reinstall sterów, reinstall gry, zobaczymy jak to wyjdzie, no ale dzieją się rzeczy niesamowite. Co jeszcze mogę dodać? Jeżeli chodzi o najnowsze stery, 441.20 natywnie posiadają od razu profil SLI do Jedi Fallen Order. Mnie to bardzo cieszy, gdyż na ten tytuł oczekuję. Będę mocno siekał mieczem świetlnym, także już 15 listopada zacznę zabawę i mam nadzieję, że żadnych problemów z tym tytułem nie będzie. To, co zobaczycie w tym materiale, to wydajność dwóch RTX-ów 2080 Ti w rozdzielczości 3440 na 1440p, ustawienia maksymalne i kilka presetów, dokładnie cztery. Pierwszy, bez MSAA, czy to MSAA odbić, czy MSAA ogólnie. Drugi, z MSAA razy 2 oraz MSAA odbić razy 8. Trzeci, MSAA 4 plus odbicia MSAA razy 4. No i czwarty profil, absolutnie rzeźniczy, MSAA razy 8 plus MSAA odbić razy 8. Tak, z ciekawości, żebyście mogli zobaczyć, jak topowe karty graficzne, najmocniejsze na ten moment konsumenckie karty graficzne dostępne na rynku, radzą sobie z produkcją, która, no jakby nie patrzeć, sieka każdy sprzęt i to niemiłosiernie. Zobaczymy, jak temat zostanie poprawiony, o ile zostanie poprawiony. Mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak będzie w kolejnych patchach do gry, których myślę, że wiele wyjdzie, zanim zostanie ona dopracowana do stopnia, gdzie większość ludzi będzie mogła się cieszyć dobrą płynnością i przede wszystkim bezproblemową grą. Ja sam napotkałem na wiele bugów, które naprawdę są bardzo irytujące, no ale nie o tym mowa. Będę nagrywał Wam również gameplaye na dwóch RTX-ach 2080 Ti. Miałem wcześniej nagrany materiał na ponad 3 godziny, no ale z racji tego, że pojawiły się nowe sterowniki, prawdopodobnie tamto wszystko wywalę w cholerę i ponagrywam już na nowych sterach. Zobaczymy, jak to będzie wszystko śmigać. Zapraszam do materiału. Zwróćcie uwagę na kilka ważnych szczegółów. Zwróćcie uwagę na frame time, a tutaj jeszcze powiem. Gra, benchmark nagrywany z V-Synkiem oraz z G-Synkiem włączonym. Także jak gram, nie widzę żadnego rodzaju stutterów, nie widzę problemów. Do MultiGPU akurat Async Compute, który można włączyć bezpośrednio grzebiąc w pliku konfiguracyjnym Settings. Nie włączymy na ten moment Async Compute z menu w grze. Tutaj przy MultiGPU Async Compute jest wyłączony, dlatego że są różnego rodzaju przekłamania tekstur. Także będę temat badać, natomiast na jednej karcie polecam, bo naprawdę całkiem sensownie wyrównuje frame time. I jeszcze jedna ważna informacja, jeśli chodzi o podsumowanie benchmarka, nawet go tutaj nie będę w ogóle wrzucać z prostej przyczyny. Bzdury, tak jak mówiłem we wcześniejszym materiale, gdzie pokazywałem, jak lata benchmark na jednej karcie. Minimalne FPS,
od czapy, maksymalny FPS od czapy, także w ogóle nie ma co się tym sugerować. Silnik gry w tym momencie ma różne spajki, czy to w górę, czy w dół, no bo nie ukrywajmy, nawet na dwóch kartach nie widziałem ani razu FPS-u rzędu 190, jakie sugeruje benchmark chociażby, ani minimalnych, przykładowo 15, jakie również ten benchmark sugeruje. Także nie wiem dokładnie, co jest problemem, ale nie mam zamiaru się w tym momencie na tym skupiać. Zapraszam Was do oglądania materiału. No i niebawem wrzucę gameplay już z docelowej rozgrywki na dwóch kartach. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, cześć! Sweat in my shirt. Can't get a lick on for it. Stop!
So long. Oh, my God.